Andrzej Łukowski, dzień dobry, witam Państwa. Tak jak zapowiadaliśmy, tak jak zapowiadałem od rana, dzisiaj w studiu pani Katarzyna Walijewska z Fundacji Zwierzęta Niczyje. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Oraz pani Maria Sienkiewicz, dobrze już Państwu chyba znana, prezes Fundacji Promyk. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy, proszę Państwa, o zwierzętach. Bo wakacje, lato to szczególny czas także dla zwierząt. No wszelkie statystyki dowodzą, że właśnie w tym czasie, w czasie wakacji, zwierzęta są najczęściej porzucane przez ludzi. No można zapytać, dlaczego tak się dzieje, drogie panie? No trudno to jednoznacznie stwierdzić, dlaczego, dlatego że każdy z nas ma chyba inny charakter, tak? Jeżeli my bierzemy zwierzę do domu, traktujemy jak prawdziwego przyjaciela, jak członka rodziny, to jest taka nasza odpowiedzialność i tego nie zrobimy, na przykład wyrzucając, bo wyjeżdżamy na wakacje, to on jest zbędny balast, ale ludzie też tak postępują. No są różne przypadki, są różne powody, co nam to się w głowie po prostu nie mieści, że można tak postąpić. Tutaj właśnie pani, która już jak gdyby ma domy zastępcze dla psów, może powie kilka słów. Mówimy, że ludzie porzucają zwierzęta, myślimy od razu pieski, czy najczęściej chyba? Najczęściej są to psy, tak? Chcę powiedzieć, że wakacje to właśnie to jest taki dramat, największy dramat dla psów, dla zwierząt, tak? Bo wiadomo dlaczego, tak jak wspomniała koleżanka. Wyjeżdżamy na wakacje, pakujemy walizki wcześniej, tak? Okazuje się, że jest pies i właściwie nie wiemy, co z nim zrobić. No i pomysły są różne. No, najczęściej lądują te psy na ulicę, są wywożone dużo kilometrów, prawda, od miejsca zamieszkania, tylko dlatego, żeby nie wróciły. No, bywają takie jeszcze przypadki, że psy są przywiązywane w drzewach, przepraszam, do drzew w lesie, pozostawiane. Tak właściwie po to tylko, żeby tam odeszły, tak? Co jeszcze ciekawego w tym wszystkim, że to można nazwać ciekawym? Psy, jeżeli psy się już tak znajdują na ulicy, czy znajdują się właśnie daleko od tego miejsca, my, także wolontariusze, znajdujemy je i szukamy im domów tymczasowych. Robimy wszystko, żeby im znaleźć no, takie miejsce zastępcze, żeby one tam nie musiały, że tak powiem, koczować. No i też jesteśmy też przeciwnikami schronisk, tak? To już tak naprawdę ostateczne schronisko.